Ach, witam was serdecznie. Ja nazywam się Gabriel, jest późno w nocy. Jest niedziela jeszcze. A to, co przed nami, to Universe Sandbox. Coś, co okazało się moim zdaniem moim najlepszym nabitkiem w ostatniej Steamowej wyprzedaży. Program, bo właściwie trudno nazwać to grą. Program, który zapewnia naprawdę niezłą frajdę, a zarazem jest świetnym narzędziem do, jak chcecie sobie wmówić, że robicie, czy działacie w grach, czy w szeroko rozumianej, po prostu tylko po to, żeby się bawić. No to możecie powiedzieć, że nie, bo macie też coś takiego na przykład, a jest to mianowicie symulator systemów planetarnych, a właściwie nawet więcej. W mojej prawej oczywiście menu mamy nową grę, nowe symulacje. Możemy otworzyć istniejące symulacje, do których zaraz przyjdę. Możemy zapisać symulację, zrestartować i tak dalej. I kilka fajnych, naprawdę ciekawych rzeczy do zrobienia. Do tego dochodzą oczywiście achievementy. No jest tego ładnie kilka. I pierwszym, który oczywiście rzuca się nam w oczy i bez którego symulator planet i rzeczywistości światów czy makroskali fizycznej by się za bardzo nie oprzedł, czyli układ planetarny, jakim jest nasza droga kochana Droga Mleczna, a tu dokładnie chodzi o układ planetarny, który mamy tą przyjemność zamieszkiwać. Oczywiście działa tutaj sporo fajnych rzeczy. Możemy sobie zbliżyć do Słońca stosunkowo ładnie. Jest oczywiście angielskie, no ale nie o to chodzi. Co ważne, w chwili obecnej te planety suwają. Jesteśmy na pierwszej orbicie Merkury. Popatrzcie, jak daleko, jak mało jest Słońca a Merkury, nie? Jest tu więcej takich ciał, oprócz samych tych najbardziej nam znanych planet. Tu mamy Ziemię naszą kochaną. Przy okazji możemy stopować w każdej chwili, oczywiście możemy zmieniać. Możemy podchodzić bardzo blisko tych planet. Zobaczcie, no, jak to fajnie wygląda. Jak to odpalimy, no to teraz akurat Ziemia jest centrum układu. Czy raczej przypisaliśmy jej naszą kamerę. Możemy zmieniać różne fajne rzeczy i naprawdę super zabawa. Zresztą za chwilę wam pokażę. O czym przekonałem się w tej całej sprawie, w tym całym pięknym programie. Ponieważ ja się tak zastanowiłem w pierwszej chwili, czy to w ogóle warto kupić. No, za grosze to generalnie było, więc chyba było warto. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że jest to sam symulator, to piękną sprawą jest tutaj to, że zachowane są tutaj naprawdę bardzo dobrze odwzorowane po pierwsze odległości w tym akurat dokładnym układzie. Oczywiście my możemy się tworzyć sobie więcej symulacji. Możemy na przykład, przeskoczymy sobie na Marsa, czemu nie? Jak sobie zbliżę, to zobaczymy też jego księżyce. A może i nie zobaczymy. Co mi najbardziej się spodobało i chyba z dobrych parę godzin się bawię przez ostatni dzień tym mechanizmem, tą rzeczą. Dlaczego? Dlatego, że jak przeskoczymy sobie na nasze kochane słoneczko, to zobaczycie, jak fajnie można się tu bawić. Po pierwsze, możemy zmniejszyć, na przykład 15 minut. I teraz jak odpalę, to praktycznie nic się nie dzieje. Te obiekty się oczywiście przesuwają wszystkie, ale znacznie wolniej. Weźmy 2 minuty i odpalmy, że 2 minutom będzie odpowiadać. Zresztą możemy to przyspieszać tak bardziej standardowo. Teraz time step, jak widzicie, rośnie. Teraz co możemy zrobić z tym całym układem? No możemy na przykład, normalnie tu nie ma. Możemy na przykład zwiększyć liczbę Ziemi. Czemu nie? Mamy Ziemię numer 33, Ziemię numer 34, Ziemię numer 35 i Ziemię numer 36. Czemu nie? Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, one sobie latają. Przy czym sprawa wygląda prosto. Na razie to tak wygląda, ale jak ja to przyspieszę, to możemy się spodziewać, że prędzej czy później któreś z tych ciał zaczną na siebie wpadać.
Żeby to bardziej zobrazować, możemy na przykład przysolić drugą gwiazdę do całego układu. Ja to zrobiłem jakiś czas temu i chaos był nieziemski, ponieważ walnąłem to. To jest Rigel. To jest planeta, o której ja osobiście niewiele wiem. Przecież to nie jest planeta, to jest gwiazda, ale można się tu fajnie dowiedzieć. Gdzie to nas skierowało? Nawet nie wiem. No, czekajcie, coś poprawiłem chyba. Wróćmy do słoneczka. Bo chyba nas chciało gdzieś odpalić. Ale za chwilę wam pokażę, co się stanie, jak walniemy na przykład Alpha Centauri. Alpha Centauri to jest układ dwóch gwiazd, które orbitują względem siebie. Prędzej czy później się w końcu zderzą. Zresztą możemy go wczytać, ten układ, również tutaj. Ale co będzie, jak walniemy taką Alpha Centauri, powiedzmy tu. Wycentrujmy na Alpha Centauri i odpalmy układ. I widzicie, co się dzieje. Słońce zasuwa nam w stronę Alpha Centauri. Czego efektem jest, że właśnie straciliśmy naszą gwiazdę. A nie, przepraszam, nie straciliśmy. Odleciała nam tutaj. I jest na trajektorii wynoszącej, leci sobie nasze Słońce bardzo daleko. Natomiast, wracając do Alpha Centauri, zobaczmy jak... O! Właściwie to już specjalnie... Czy mamy na przykład Ziemię? Tak, mamy Ziemię numer 1, która jest tu. I co się z nią stało? Dobre pytanie. Bo właśnie wykrzywiliśmy, właśnie Alpha Centauri wykrzywiła jej trajektorię lotu w ten sposób, że ta Ziemia sobie poleci, tak jak jest przewidywana, prawda, linia gdzieś tam. Więc wróćmy do Alpha Centauri, która też nam jest na jakiejś, nie wiadomo jakiej orbicie. Odlatuje... A to może nawet nie tyle ona wyleciała, co... Nie, ale ona jest najcięższym elementem, bo klikanie na Homes zwraca nas do najbardziej, do największego obiektu. Wróćmy do Słońca. Może to ono nam... Nie, ono też się oddala. Właśnie coś zrobiłem z całym układem, czego do końca nie jestem w stanie stwierdzić. Ziemia numer 33. Ziemia numer... 34. No, efekt jest ciekawy, bo jak widzimy, wszystkie planety właśnie się nam rozleciały. Czego to dowodzi? Generalnie dowodzi to tego, że ten nasz układ jest bardzo taką, no, strukturą delikatną. Oczywiście w kategoriach, o których mówimy w makro skali. Zresetujmy to nasze kochane ustrojstwo. Mogę tu oczywiście na przykład, żeby powtórzyć zabawę, mogę wstawić tą dużą gwiazdę. Rigel chyba skończy... oczywiście teraz możemy się w końcu dowiedzieć... A nie, tu są informacje. Informacje nam otwierają przeglądarkę. Boję się, że teraz to się nie otworzy. No nie otworzy się, trudno. Które by nam powiedziały, gdzie ta gwiazda jest, co nie wiemy. Co my możemy zrobić z nią? Możemy jej na przykład zmienić masę. Możemy jej nadać masę, ona ma w tej chwili masę 17 słońc. Zróbmy to, żeby to nie było aż tak drastyczne. Dajmy... to ciekawe. Właśnie odpaliłem 0, czyli zmniejszyłem. Ale dajmy tak 5 gramów, to może trochę za mało. Teraz mamy jedno słońce. Zróbmy 5. Widziałem 5. Ach. One sun. I tu damy pi... Aha, któryś shift jest włączony. Przepraszam was za to. O. O. I teraz mamy taką ładną, dużą gwiazdę. Możemy również zmienić jej density, czyli gęstość. Dajmy jej gęstość Ziemi. Zobaczmy, jak to wygląda. Możemy zmienić jej temperaturę. W tej chwili jest ustawione, że będzie orbitować wokół Słońca. To będzie dość śmiesznie... wyglądało. No niestety Universe Sandbox nie jest programem idealnym. W związku z tym czasami
Chociaż ja nie wykluczam, że to jest jakiś też problem z moimi sterownikami graficznymi. Czasami łaskawie się zawiesza. Mam nadzieję, że więcej razy nam się to nie zdarzy. Tak jak mówiłem, spróbujemy wstawić tutaj planetę jakąś większą. A zresztą co tam, będziemy się kurczę ograniczać. Walnijmy to całe, tak. Walnijmy tą planetę tu. Sam mówię ciągle planeta, to jest kurde gwiazda. Ponieważ teraz ona jest największą tą, to zobaczmy, jak wpłynie na nasz układ. Widzicie, co się dzieje? Dzieje się coś naprawdę ciekawego. Mianowicie mamy efekt czarnej dziury. Wszystko praktycznie... rozwala się o tą naszą kochaną wielką gwiazdę. I zauważyliście, jak szybko... Oczywiście to są dziesiątki lat, jeśli nie setki, tego, co tu się dzieje. Ale z jedyną planetą, która jeszcze przetrwała, jest Pluton. Przy czym nie wiem, czy to dokładnie widać, powinno być widać na wysokiej rozdzielczości. Jego trajektoria również wskazuje wyraźnie, zresztą wszystkich ciał wskazuje, że skończą w tym... A nie, jeszcze Uran się ostał. Neptun też tu jest. Ale wszystkie, jak najeżdżam wyraźnie, lecą w stronę Rygiela. Przechodząc do jakichś takich bardziej zabawnych elementów. Mamy na przykład kolizję Jupitera z roku 1970. Wtedy przesoliło w niego trochę takich ciekawych... tu widocznych odłamków. To jest rok 1970 bodajże. Jak to trochę przyspieszymy, to będziemy mieli naprawdę fajnie to będzie wyglądało. O, tu tutaj są nasze drogie bombardujące go planetki. Nie są planetki, to są chyba, ja dobrze pamiętam, to były zresztą, to były mniej czy bardziej fragmenty, te asteroidy, co chyba jakieś proszę, jak ładnie gruch, raz, to była chyba kometa, tak, dwa, trzy. No po prostu fenomenalnie. Można sobie zobaczyć, jak to wyglądało. 5, 6 i jeszcze kolejne. Przy okazji Jupiter, Jowisz jest planetą, która bardzo fajnie nam pomaga, bo on nas osłania i ściąga takie rzeczy właśnie na siebie, swoim polem grawitacyjnym. Jeszcze ich tam kilka jest. No, przyspieszmy to jeszcze trochę. Gruch. No, jakbyście tak widzicie, zostają ślady po tych elementach. No i najsławniejszy, czyli ten wielki, wielkości Ziemi krater. Co chwilę go tu widać na tym obszarze. Gdzie jesteś? O, tu. Jeszcze jakiś został. Wow, jeszcze właśnie. No, jeszcze ładują. No i to są takie... Fajna sprawa, że można ingerować w te układy, że można sobie trochę naprawdę fajnie się pobawić. Można też stworzyć własny układ. Ja to może zrobię przy następnym materiale z tej gry. Gry? Programu? No nie wiem, jak to nazwać. Moim zdaniem to jest świetna pomoc edukacyjna. Zwłaszcza jak chcecie pokazać komuś, nie mając wielkiej fizycznej zabawki, jak może to wyglądać. Jak się cofniemy, no to mamy te różne elementy wokół Jowisza. Na koniec, może z jakichś takich... Kolizja galaktyk, to zostawimy sobie na koniec, a ja wam pokażę Death Star Orbiting Endor, czyli Gwiezdne Wojny. Tak wygląda układ Gwiazda Śmierci Endor, który właściwie nie tyle Endor, bo Endor to jest księżyc z jeszcze większej planety, jeżeli dobrze pamiętam, z Gwiezdnych Wojen. No ale można stworzyć również coś takiego. No, przyspieszając to, oczywiście wygląda to tak fajnie, że gwiazda śmierci wokół Endor. No, ten układ skomplikowany nie jest, mamy tu raptem dwa ciała. Nic więcej tu nie mam.
jak widać. No i co tu dużo mówić. Jest tych układów sporo, które można sobie otwierać. Mars, różnego rodzaju elementy systemu słonecznego, Voyagery, kiedy mi... O! Voyager 1 mijający Jowisza w 1979 roku. Gdzie go mamy? Tu go mamy. O, zobaczmy to z jego perspektywy. Gdzie jest planeta? O. Teraz to przyspieszymy. O, Voyager 1, jak mijał Jowisza. To jest Jowisz, wszystkie jego księżyce, Io, najsławniejszy, Europa, sławny ze względu na film oczywiście, ze względu na... Wow! Ze względu na Odyseję kosmiczną. Mamy też taką fajną rzecz, jak właśnie ten pozostający ślad, który nam pokazuje, jak te ciała działały. Nie wiem, gdzie tam teraz Voyagery są, ale no, chyba już przestały nadawać. No i obiecane co? No jeszcze jedną rzecz wam pokażę, nim skończymy. Są tu jeszcze takie trochę bardziej zabawne rzeczy. Jak na przykład... na przykład ten układ, który właściwie już nie tyle jest układem planetarnym, co pewną zabawką. Orbitujące wokół kuli do golfa wielkie piłki z zachowanymi oczywiście proporcjami piłek futbolowych, golfowych, baseballowych, no i tak dalej. Co ważne, można zmieniać również tekstury i modele. Czyli można, no ja jeszcze się w to bardzo głęboko nie zagnieździłem, ale można zmieniać te różne obiekty, nadawać im różne tekstury, więc jest tekstura Ziemi oczywiście, ja jeszcze w to tak dogłębnie nie wszedłem. Ale, obiecana kolizja galaktyk. To jest kolizja, która będzie miała miejsce. To jest Droga Mleczna, czyli nasza kochana galaktyka, a to jest galaktyka Andromedy. To się stanie za... Bóg jeden wie ile, bo nie mam zielonego pojęcia, za ile czasu, ale to, co tu się za chwilę będzie działo, oczywiście ja to muszę znowu przyspieszyć. Zobaczcie, 95 331 lat w ciągu sekundy, więc no, astronomicznie duże przestrzenie czasowe również dzielą nas od tego zjawiska, ale to, co się tu będzie działo, to jest fenomenalnie będzie wyglądało. Popatrzcie, jesteśmy na horyzoncie Galaktyki Mlecznej i no po prostu fenomen to, co tu się będzie działo. Jeżeli to tak będzie wyglądało z kosmosu, już to widać. Już się zaczyna. Popatrzcie tylko, jak te galaktyki się za chwilę przetną i się zaczynają nawzajem wyginać. No, czysta poezja. Czysta poezja. Uff! I największe zderzenie, no. Mamy rozchodzące się dookoła gwiazdy, mgławice, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem w sumie, co nawet w sumie zostanie z taką, bo Andromeda z Drogą Mleczną, no już się minęły, ale popatrzcie, no. Tego się nie da ogarnąć. Jak to będzie wyglądało? No, mamy dwa oddalające się punkty, ale właściwie już nie można mówić o jednej galaktyce. Właśnie można mówić o jednej galaktyce chyba jakiejś, bo nie wiadomo, czy to się... No zobaczcie, chmura jest niezła. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Jest tego, tak jak widzicie, całkiem sporo. Jeżeli chodzi o bardziej śmieszne rzeczy, to... jeżeli ja się dam radę jakoś cofnąć... O, tak. Są zabawne rzeczy do zrobienia. Można na przykład zmienić... Są takie samouczki, które pokazują generalnie, jak to funkcjonuje. Ja osobiście najbardziej lubię ten, który nas uczy, jak funkcjonuje, jak funkcjonuje, jaka jest prędkość światła. To działa w ten sposób, że
Kiedy ja się oddalę od Ziemi, będąc w centrum niejako układu, tu mamy Księżyc. Tu jest taki niewielki przycisk, nazywa się Light Pulse, który spowoduje... Czekajcie, bo teraz to mi on tam się... Bla, bla, bla. Spowoduje, że od Ziemi... Gdzie on jest? No. Powinien wyruszać Light Pulse, tak zwany. Czyli powinniśmy z... No nie wiem, czemu teraz nie działa. Niszcza. W każdym razie możemy wyjść do tego układu oczywiście również na poziom Słońca. To jest w ogóle układ, w którym Ziemia jest centrum. Słońce... Czekajcie, zaraz. Niech to zobaczę. Earth. Pokaż mi Earth. No tak. No, tak to mniej więcej wygląda. Z takich jeszcze śmieszniejszych, które byśmy tu mieli... pożegnajmy się z jakimś fajnym. O! Dice Swarm. Czemu nie ten? To tak na pożegnanie. Wielka konstelacja kostek do gry. Wygląda to dość śmiesznie. One oczywiście się zbliżają do siebie. Ja nazywam się Gabriel, a to był Universe Sandbox. Programik, z którym pewnie się jeszcze nie raz pobawię. Trochę mi przypomina... Trochę mi przypomina jakiś Kerbal Space Program. Tego rodzaju rzeczy. Widzicie, co się dzieje. No. Dzięki serdeczne, że oglądaliście. Mam nadzieję, że programik się wam podobał. No jest tu co robić. Dobra. Która tam wyrzuciła szóstkę? Chyba będzie ciężko to sprawdzić. Dzięki serdeczne. Cześć.